Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Patryk Chromik i będę prowadził krótką prezentację pod tytułem Górny Śląsk na taśmie filmowej. Opowiemy sobie przede wszystkim o taśmach filmowych, o historii powstania tego medium, co się dzieje z nimi dzisiaj i jak funkcjonują filmoteki na całym świecie. Zacznę od podziękowań dla piekarskiego kina za ciszę i koordynatorów projektu Śląski Senior 2020. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Te kilka rzeczy, o których sobie dzisiaj powiemy, to są właśnie przede wszystkim tak: kamery i taśmy filmowe. Nie będziemy całej historii szczegółowo omawiać hmm, kina, tak jakby, tylko powiemy sobie mniej więcej hmm, o tych kilku kamieniach milowych. Na samym początku kina, czyli pod koniec XIX wieku. Potem porozmawiamy już szczegółowo o taśmach filmowych, o archiwizacji tych taśm, oraz na końcu o filmotekach, czyli o muzeach filmu, możemy powiedzieć, o miejscach, w których taśmy filmowe są przechowywane, konserwowane, a także z których bardzo często pokazuje się filmy z taśm filmowych i gdzie Pracuje się razem z tymi taśmami. Co dokładnie można robić współcześnie z taśmami filmowymi, powiemy sobie na samym końcu, ale zaczniemy tak jakby od początku, czyli cofamy się no niemal już 150 lat wstecz i do pierwszych wynalazków filmowych. Historia kina i pierwszych filmów. Jest dosyć mętna, jest skomplikowana, jest dużo osób, którym przypisuje się tytuł y, twórcy kina, twórcy filmu. Jest dużo filmów, o których mówi się, że to jest pierwszy film, a to jest pierwszy film. Y, nie będziemy tego y, rozstrząsać. Napisano już na ten temat y, mnóstwo rzeczy. Y, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie, y, ale też co ciekawe, Polacy często przypisują sobie rolę. Ojców kina, twórców tego pierwszego sprzętu, dzięki któremu można było kręcić filmy. Ale to, co nas dzisiaj interesuje, to jest rola taśmy filmowej w tych początkach kina. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że od taśmy filmowej wszystko się zaczęło: że najpierw była taśma, potem dopiero było tak naprawdę kino i pierwsze filmy. Tutaj po lewej widzimy taki wynalazek z roku 1882, i to też nie jest pierwszy z takich wynalazków. Nazywa się pistolet fotograficzny albo strzelba fotograficzna. Rzeczywiście wygląda trochę jak pistolet, trochę jak strzelba. Urządzenie to służyło do nagrywania bardzo, bardzo krótkich filmów, złożonych dosłownie z kilku kadrów czyli właściwie był to automatyczny. Aparat fotograficzny. Robił kilka zdjęć, był w stanie kręcić tak jakby zdjęcie po zdjęciu, zdjęcie po zdjęciu, w tempie dużo, dużo wolniejszym niż dzisiejszy sprzęt, bo to jest oczywiście rok 1882, ale dzięki temu, że było ich na przykład 6 na minutę czy 10 na minutę, udało się uzyskać taką iluzję ruchu. Jeszcze nie ruchu. Płynnego, jeszcze nie ruchu, takiego, który znamy potem z kina z początku XX wieku, ale już mniej więcej coś, z czego mógł powstać pierwszy film, bardzo krótki. Oczywiście ten koniec XIX wieku to jest walka na patenty, walka na różne pomysły. Podobnie jak walka między Edisonem i Teslą, też w Europie i w Ameryce była walka na różne pomysły. Jak ma wyglądać ta, ta pierwsza kamera? W sensie, która kamera stanie się popularna i która kamera zostanie zaakceptowana jako standard? Tu jest też wynalazek polskiego twórcy, Kazimierza Pruszyńskiego z roku 1909. To jest aeroskop, czyli kolejny aparat fotograficzny, który mógł z dużą szybkością robić zdjęcia. Z których powstawały pierwsze filmy z iluzją, z iluzją ruchu. Jest to patent z Londynu w roku 1909. Został zgłoszony, czyli już wiele innych też patentów wcześniej powstawało, ale kolejne powstawały też później. Ale to, co nas interesuje, to jest właśnie taśma filmowa. Późniejsze wynalazek to są właśnie rolki filmowe. Kiedy ilość klatek na sekundę, ja wcześniej chyba powiedziałem. 10 na minutę, ale oczywiście miałem na myśli 10 na sekundę. Kiedy ilość tych klatek na sekundę zaczęła rosnąć, i potem osiągnęła około 24-25 klatek na sekundę, to filmy będąc coraz dłuższymi zajmowały coraz więcej miejsca, fizycznie zajmowały coraz więcej przestrzeni, więc jeżeli mieliśmy na przykład film, który trwał powiedzmy sobie 10 minut, to było już to kilkaset albo kilka tysięcy klatek filmowych. Więc bardzo szybko powstały też rolki taśmy filmowej. Na taśmie klatki są umieszczone jedna po drugiej. Ta technologia powstała ponad 100 lat temu, i tak naprawdę nie zmieniła się dużo. Są tam zastosowane różne triki optyczne, polegające na tym, że Obraz na taśmie filmowej nie musi odpowiadać temu obrazowi, który potem widzimy w kinie, tylko może być rozciągnięty albo ściśnięty. Pojawiło się też później miejsce na dźwięk na tej taśmie filmowej, ale sama taśma jest wynalazkiem bardzo, bardzo starym. Pomysł tego, żeby kolejne kawałki filmu, czyli tak naprawdę zdjęcia, umieszczać obok siebie w takiej właśnie formie jest stary było bardzo dużo różnych rodzajów taśm, wiele z nich było niebezpiecznych, łatwopalnych, niemal wybuchowych. Na szczęście technologia ta została już potem stała się bardzo bezpieczna i tutaj po prawej jest taka taśma filmowa o szerokości 3,5 cm, czyli 35 mm. W pewnym momencie stał to się standard. I większość taśm, na których kręcono filmy, miała właśnie 35 mm, co oczywiście nie oznacza, że nie było też innych formatów, mniejszych jak i większych. Domowe kamery miały format 8 albo 16 mm. Najmniejsze były kamery szpiegowskie, a największe kamery, którymi posługiwano się przy filmach lotniczych, przy takich filmach przyrodniczych, przy takich ujęciach bardzo, bardzo szerokich. Tu na lewo jest taśma zrolowana, czyli jest rolka taśmy filmowej. O to, ile się tam mieści filmu, powiemy sobie później. A po prawej, jak Państwo spojrzą, może będzie widać, jest to taśma filmowa z filmu Powrót do przyszłości. I widać pojedyncze Fragmenty tego filmu, czyli każdy kolejny kadr. Teraz zobaczymy sobie jeden z tych filmów, o których czasem mówi się, że jest to pierwszy film. Absolutnie nie jest to prawda, ale jest to rok 1894 i krótki film, który, który teraz krąży pod taką nazwą: Kamera Edisona rejestruje kichnięcie. To by było na tyle. Te kilka sekund, to jest właściwie cały film z roku 1894. Tutaj logo jest Library of Congress, Biblioteki Kongresu, o której też sobie powiemy później. A tu jest ten sam film, który oglądaliśmy przed chwilą klatka po klatce. I właściwie oglądamy dokładnie to samo. Tylko przed chwilą m, zdjęcia te były podzielone na czas i wyświetlone, powiedzmy sobie, co jedną dziesiątą sekundy, na przykład, czy jedną dwudziestą sekundy, a tu obserwujemy cały ten film razem. Gdyby to była taśma filmowa, to oczywiście byłoby to ciągiem od pierwszego do ostatniego. No tutaj tak to jest pokazane, żeby Państwu łatwiej było sobie wyobrazić, jak wyglądają po prostu te kadry i całe kichnięcie od podniesienia głowy aż do końca i tego spojrzenia się w kamerę jest tutaj widoczne. Nie ma tych kadrów za wiele, tutaj chyba widzę, że jest jakieś 40 czy 50, 50 kadrów. no Film też jest bardzo, bardzo krótki i teraz jest takie ciekawe wideo, które pochodzi z kina w Bombaju, w Indiach, nie jest to ani żadne ciekawe kino, żaden ciekawy sprzęt i ciekawa taśma projekcyjna, ale film jest bardzo ciekawie nagrany, kinooperator tutaj pokazuje szczegóły i dzięki temu można sobie wyobrazić po prostu ten obraz nagrany na taśmie filmowej, czyli tym bardzo, bardzo starym medium, który ożywa na ekranie. To jest projektor, no, który tutaj widzimy, jest już dosyć, dosyć wysłużony, on nawet może mieć ponad 50 lat, ale jest sprawny, no i tu właśnie kinooperator znalazł takie cudowne, cudowne ujęcie, w którym widzimy film wyświetlający się nie na ekranie, ale na taśmie. Jeśli spojrzymy na taśmę, to też widzimy to, co Dzieje się kilka metrów przed projektorem na ekranie. I to jest mniej więcej ten wstęp, który chciałem zrobić dotyczący samych taśm filmowych. Przypominam, że one mogą mieć bardzo różne. Szerokości. Te najpopularniejsze to jest 8 mm, 16 mm, 35 i 70 mm, ale jednak ta taśma 35 mm była przez wiele, wiele, wiele dekad najpopularniejsza. Jeśli chodzi o Polskę, to jeśli mówimy o powojennej dystrybucji, czyli mniej więcej od końca lat 40. do roku 2010, ta dystrybucja przebiegała. Tylko i wyłącznie z taśmami filmowymi. Tu ich jest dosyć sporo pokazane na tych, na tych zdjęciach. Dystrybucja była bardzo ciekawa, ale była też męcząca z punktu widzenia kina. Jeden film, już teraz mówimy o takich współczesnych filmach pełnometrażowych, miał około 7, 8, 9 do 12 rolek, w zależności od tego jaki miał metraż, rolki były pakowane w takie ciężkie, metalowe pojemniki, które albo były okrągłe, albo miały taki kształt ośmiokątu, więc cały film ważył kilkadziesiąt kilogramów, był bardzo ciężki w przeniesieniu. Nie będę tutaj mówił dużo o dystrybucji kinowej, chociaż to jest bardzo, bardzo ciekawy Ciekawy temat. Jest mnóstwo anegdot związanych z tym, szczególnie tutaj na Górnym Śląsku i między tymi kinami, które były bardzo blisko siebie i musiały się wymieniać tymi filmami, w trakcie czasem nawet w trakcie projekcji, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że logistyka takich taśm była bardzo wymagająca. Przede wszystkim dlatego, że raz otrzymany film trzeba było tak jakby trzymać w swoim kinie i prezentować z niego dany tytuł, na przykład powiedzmy sobie taki nieza długi film, niech to będzie nikt nie woła Kazimierza Kuca, to nie jest długi film, więc myślę, że zmieściłby się na siedmiu albo ośmiu taśmach, czyli te wszystkie rolki musiały być w tym kinie cały czas, kiedy kino pokazywało ten film, dajmy na to przez trzy tygodnie codziennie i dopiero później przetransportowany do innego kina, ale te inne kino cały czas czekało na ten film. I repertuar musiał być uzależniony od tego, czy otrzyma tą fizyczną kopię z innego kina. Kiedy pojawiły się multiplexy, to udawało się nawet stworzyć takie wynalazki, że jeden film z jednej taśmy był pokazywany na kilku projektorach, to też jest szalenie ciekawe. A kiedy przyszła era blockbusterów, na przykład pomyślimy sobie o filmie Władca Pierścieni, Drużyny Pierścienia, który jest bardzo długim filmem, czyli mógł zajmować jakieś 11 rolek, to dystrybutor chcąc, żeby ten film był pokazywany na przykład we 150 kinach w Polsce jednocześnie w dniu premiery, musiał przygotować kilka tysięcy takich rolek, co oczywiście generowało Gigantyczne koszty dla dystrybutora. No i te rolki musiały w tych swoich wielkich paczkach po kilkadziesiąt kilogramów podróżować między kinami, co oczywiście też generowało bardzo duże koszta. Tu chciałem pokazać jeszcze projektory, żeby o nich powiedzieć. Dwa słowa to są takie projektory sprzed kilku dekad i tak naprawdę współcześnie projektory niewiele się różnią od tych, na przykład, nawet z lat 30. czy 50., bo zasada jest taka sama, czyli przede wszystkim jest miejsce na taśmę filmową, która jest do zaprezentowania, miejsce na taśmę filmową, która już tak jakby została zaprezentowana, silnik żeby one krążyły po prostu, dokładnie tak samo jak w kasecie VHS identyczny, identyczny mechanizm. No i pomiędzy nimi cała aparatura tak jakby optyczna, przede wszystkim potężna lampa, która jest w stanie przenieść ten maciupeńki obraz na ekran, który może mieć nawet 10-15 metrów wysokości. Czyli aparatura jest mniej więcej dokładnie taka sama, i to się nie zmieniło już ponad, już ponad 100 lat. Współcześnie praktycznie nie używa się już taśmy 35 mm, ani żadnych innych w kinach. Między innymi dlatego, żeby zmniejszyć znacznie koszta dystrybucji tych filmów, bo to jest ogromna oszczędność, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby filmy przesyłać między dyskami na... Między kinami na dyskach twardych. Jest to też dużo bezpieczniejsze z innych, z innych względów, ale też otwiera możliwości dystrybucyjne dla znacznie mniejszych dystrybutorów, którzy nie mieliby po prostu możliwości finansowych, żeby przygotowywać te kilkadziesiąt czy kilkaset rolek filmowych ze swoimi filmami, które nie są pewniakami, że tak powiem, finansowymi. Ale mimo tego kilka reżyserów na świecie cały czas jeszcze pracuje z taśmami filmowymi, i zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście te filmy są prezentowane z taśm filmowych w kinach. I teraz nie mówimy o sytuacjach, kiedy kino pokazuje klasyczny film, czyli na przykład Kino Kosmos w Katowicach. Przynajmniej raz w miesiącu prezentujemy film na taśmie. 35 mm w ramach takich pokazów klasyki filmowej. Teraz chciałbym powiedzieć o takich rzadkich sytuacjach. Niestety w Polsce nie ma takich sytuacji. Być może się to zmieni, ale są takie sytuacje w innych krajach. Tutaj zobaczymy sobie króciutki fragment z sztokholmskiego kina Rigoletto, które właśnie parę lat temu zaprezentowało film Christophera Nolana, Dunkierka Staśmy filmowej. Tak jak powiedziałem, dystrybutor w porozumieniu z reżyserem wyszli z taką inicjatywą, żeby w niektórych miejscach, tam gdzie jeszcze taka aparatura jest sprawna, zaprezentować film w takim formacie. Również, na przykład, filmy Quentina Tarantino, trzy ostatnie były w niektórych krajach pokazywane właśnie w taki sposób. I tutaj wybrałem ten film. Bo kinooperator wykonał świetną pracę, znów prezentując bardzo dokładnie, co się dzieje. Tutaj mamy do czynienia z taką taśmą powiedzmy widowiskową. Ona ma szerokość 7 cm, czyli jest bardzo duża, jest bardzo, bardzo ciężka. Zajmuje jeszcze więcej, jeszcze więcej miejsca. Tutaj jest zaprezentowany, zarówno projektor współczesny, czyli cyfrowy. Z którego szwedzki kinooperator pokazuje do tego anglojęzycznego filmu szwedzkie napisy, a także projektory mm, klasyczne, analogowe. I tam będzie prezentowany właśnie y, ten film Dunkierka na tych dużych, y, ciężkich, y, bardzo, bardzo długich taśmach właśnie 70 mm. I mogliśmy zobaczyć na filmie, y, że ten projektor i te poprzednie projektory. To tak naprawdę jest różnica tylko w udoskonalaniu tego sprzętu. Nie jest to różnica, tak jakby w zupełnie innym myśleniu o technologii, tylko udoskonalanie właśnie tego sprzętu, którym się kina posługiwały przez wiele, wiele lat. No ale oczywiście nastąpił przeskok. Kina z taśm filmowych około roku 2010 przeszły na Dyski twarde, nazywamy je DCP, Digital Cinema Package. Nie będę tutaj w ogóle mówił o tych dyskach, chociaż oczywiście jest to też bardzo ciekawy temat, żeby mówić o technologii, o zabezpieczeniach, o logistyce i o tym, jak zmienił się tak, jakby cały system kinowy. Ale bardzo ważne jest, żeby Państwo mieli świadomość, że wszystkie kina na świecie, już w tej chwili mogę powiedzieć, wszystkie. Posługują się projektorami cyfrowymi, podłączonymi do serwerów, czyli takich bardzo potężnych komputerów, i prezentują właśnie filmy z dysków twardych w formacie DCP. I to jest teraz standard. A taśmy filmowe są już właściwie, no, możemy powiedzieć, reliktem. I to by było mniej więcej tyle, jeśli mówimy o samych taśmach i o tej technologii. Teraz przenosimy się tak jakby do tej części trzeciej, czyli porozmawiamy o archiwach filmowych. Najłatwiej o archiwach filmowych będzie mówić, jeśli posłużymy się takim przykładem instytucji, która nazywa się FIAF. Jest to instytucja założona w roku 1938, w skład której weszło. Cztery, y, cztery z pierwszych mm, filmotek na świecie. Jest to pomysł, który narodził się w latach 30. w Europie. Y, mniej więcej, w tym samym czasie w Niemczech, Francji, Szwecji y, i Wielkiej y, Brytanii w podobnym czasie tak, jakby y, różne instytucje kultury y, doszły do wniosku, że taśmy filmowe jako nośniki są równie cenne, co na przykład, żeby nie szukać daleko książki, należy, należy dbać o te taśmy filmowe, szczególnie te, na których są prezentowane arcydzieła kina. To już są lata 30., czyli, czyli prawie od 30 lat powstają filmy, filmy pełnometrażowe, działa już też krytyka filmowa, działa też biznes kinowy. Więc pora się wziąć, tak jakby. Za muzealną, za muzealną część i kilka właśnie instytucji. Tutaj pierwsza, tak jakby, jest słęska Filmsa Fundet w Sztokholmie, potem jest taka nazistowska instytucja w Berlinie, która w roku 1934 też wzięła się za tą archiwizację. No i potem kolejne, kolejne kraje, kolejne miasta. Zakładają swoje filmoteki. Czasem się to nazywa filmoteka, czasem się to nazywa archiwum filmowe, czasem nawet się mówiło po prostu muzeum filmu. Tak naprawdę mamy do czynienia z tym samym. Są to instytucje, które pełnią funkcje muzealnicze oraz funkcje takiego stricte archiwum i skupiają się właśnie na, na sztuce kinowej, czyli na jedynym wówczas medium którym ta sztuka się posługiwała, były to taśmy filmowe. I w roku 1938 kilka z tych filmotek, tutaj konkretnie ta berlińska, nowojorska, londyńska i paryska, założyły instytucję FIAF, która działa do dzisiaj, działa bardzo prężnie do dzisiaj, bo no, możemy powiedzieć, że konserwacja taśm filmowych nigdy nie była tak ważna jak jest Dzisiaj i od roku 1938 FIAF działa cały czas. Po II wojnie światowej zaczęły powstawać też takie filmoteki w Europie Środkowej i Wschodniej. W Warszawie w roku 1946, w Pradze, tam chyba w tym samym roku czy rok wcześniej. Jak Państwo widzą, to są głównie stolice krajów. No, wyjątkiem była właśnie kolekcja. Ferrari w Mediolanie, która już teraz jest filmoteką, tak jakby włoską, ale powstała jako prywatna kolekcja Mario Ferrari w roku 1935. We wszystkich innych sytuacjach były to instytucje publiczne, chociaż FIAF tak jakby zrzesza też prywatnych kolekcjonerów, o czym może za chwilę. Pod filmem dostępny będzie link do takiego, takiej króciutkiej animacji, która pokazuje po prostu jak powstawały kolejne filmoteki, jak dołączały do FIAF. Katowicka Filmoteka Regionalna, Filmoteka Śląska powstała w roku 2000 i obecnie też jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych. Możemy sobie przeczytać całą tą misję. Jest ona bardzo, bardzo zgrabnie, że tak powiem, napisana i dokładnie mówi, o co chodzi właśnie w archiwizacji filmów. Członkowie FIAF zobowiązują się do Ratowania, zbierania, katalogowania, ochrony, wyświetlania oraz promowania filmów jako cenione dzieła sztuki oraz świadectwa historii. Czyli tu jest te sześć filarów, które w misji swojej umieszcza Federacja FIAF i które myślę, że są filarami też dla wszystkich filmotek na świecie. Jeszcze raz jest to ratowanie. Zbieranie, katalogowanie, ochrona, wyświetlanie i promowanie filmów rozumianych jako taśmy filmowe, ale już nie tylko, bo oczywiście pojawiły się kolejne nośniki, są także scenariusze, materiały z planów, rekwizyty, pamiętniki, które na przykład pisali członkowie obsady, czy ekipy na planie filmowym i mnóstwo mnóstwo innych powiedzmy sobie, memorabili. I takich świadectw historycznych, które są też gromadzone we wszystkich filmotekach, muzeach filmowych na świecie. Federacja FIAF liczy sobie 171 instytucji ze 75 krajów. Oczywiście nie są to wszystkie filmoteki, jest ich więcej. I tutaj jest świetny materiał nagrany dla amerykańskiej telewizji, który pokazuje działanie Library of Congress, czyli jest to taka zlokalizowana. Zlokalizowane w, w Waszyngtonie gigantyczne archiwum, nie tylko, nie tylko oczywiście filmowe, ale również filmowe. Link do tego materiału też będzie dostępny tutaj przy tym, przy tym filmie, z moją dzisiejszą prezentacją. Zachęcam Państwa, żeby sobie to zobaczyć. Tutaj specce z Waszyngtonu prowadzą bardzo, bardzo ciekawą prezentację. Swojej pracy. Zachęcam, żeby sobie przynajmniej zobaczyć kilka minut tego materiału, który pokazuje m.in. właśnie piwnice, Library of Congress, gigantyczne, ciągnące się podziemne korytarze, wypełnione właśnie świadectwami historii. Współcześnie filmoteki właśnie pełnią dużo funkcji, tak jak wymieniałem przed sekundą, ale jedną z najważniejszych jest udostępnianie materiałów źródłowych do rekonstrukcji cyfrowych. Rekonstrukcje cyfrowe, jest to obecnie bardzo, bardzo prężnie działająca część tak jakby, przemysłu kinowego. Chodzi w wielkim skrócie o to, żeby przywrócić filmom z poprzednich dekad ich oryginalną jakość. Pamiętajmy, że taśma filmowa niestety niszczeje. Film zapisany w postaci cyfrowej. Tak długo, póki ten nośnik będzie sprawny, tak długo film nie straci nic. Niestety nie da się tego opowiedzieć o taśmach filmowych. One są trzymane w podziemnych korytarzach, najczęściej w podziemnych filmotekach na całym świecie, w specjalnych warunkach, gdzie jest odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność i ciśnienie, żeby jak najmniej straciły, tak jakby na swojej jakości. Ale niestety jest to proces, którego nie da się powstrzymać. Są to nośniki fizyczne, dokładnie tak jak papier, będą traciły z każdym rokiem na swojej jakości skanuje się te oryginalne materiały, szczególnie te taśmy, które są w najmniejszym stopniu wyeksploatowane, skanuje się je i otrzymuje się wtedy materiał, który dzięki obróbce komputerowej, która czasem jest bardzo, bardzo skomplikowana, bardzo często. Chłonna ma, otrzymuje materiał w takiej jakości jaką teraz znają państwo na przykład yy, z telewizji która w jakości HD pokazuje klasyczne produkcje bardzo często polskie produkcje bo polskie filmy też przechodzą yy, cały ten proces yy, najwyższa jakość jest pokazywana właśnie w tej chwili w rozdzielczości 4K ale skanuje się już też filmy w yy, 8K yy, czyli w takim formacie gdzie jest aż 8000 yy, pikseli w pionie, w tym w poziomie, przepraszam, w tym materiale drukowanym, czyli z każdym kolejnym rokiem, tak jakby, i z każdą kolejną generacją tych skanerów, te filmy teoretycznie wyglądają coraz lepiej, coraz piękniej, coraz bliżej są tego ideału, którym była ta taśma filmowa w momencie premiery filmu. Żeby zachować tą taśmę w tym swoim idealnym stanie, Tworzy się czasem coś takiego jak archiwum głębokie. W Polsce funkcjonuje coś takiego archiwum głębokie, w Filmotece Narodowej w Warszawie, kiedy powstaje nowy film na e, kopii światłoczułej e, albo jakiejkolwiek innej kopii, to jest m, taki materiał e, w idealnej jakości, który nie był pokazywany, nie był prezentowany i zachowany jest ten materiał na samym dnie Powiedzielibyśmy tego archiwum, i nie jest prezentowany w ogóle, żeby nie tracić tak jakby tej jakości, którą ma. Służy to temu, żeby kolejne pokolenia mogły, jeśli na przykład pojawi się kolejna przełomowa technologia, sięgnąć do tego materiału oryginalnego w idealnej jakości. Polecam Państwu taki krótki film, nagrany z właśnie rekonstrukcji filmu Rzymskie wakacje. Jest to rekonstrukcja, która została zrobiona na potrzeby wydania DVD, nie Blu-ray, czyli jest to tak jakby duża niższa jakość tych filmów niż teraz się rekonstruuje. Domyślam się, że w Paramoncie muszą rekonstruować te Rzymskie wakacje co kilka lat, żeby otrzymywać coraz wyższą jakość tego filmu. Ten krótkie nagranie polecam Państwu z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że są to pokazani specjaliści, którzy skanują ten film przed kamerą, a potem na ekranach komputerów, to są komputery sprzed jakichś 10 czy 15 lat, więc to trochę inaczej wygląda niż dzisiaj. Dokładnie, kadr po kadrze pokazują, jak usuwają zanieczyszczenia. Jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt. Bardzo dużo nam może powiedzieć. O tym, jak wygląda praca przy takiej rekonstrukcji. A drugi powód, dla którego polecam Państwu właśnie te rzymskie wakacje, jest taki, że dokonano tu czegoś bardzo ciekawego. Nie będę opowiadał historii amerykańskiego scenarzysty Daltona Trambo, ale jest to scenarzysta, który z powodów politycznych został usunięty z filmu Rzymskie wakacje. Jego nazwisko zostało utajone. Producenci filmu nie przyznawali się, że trambo był scenarzystą tego filmu. Film otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz, ktoś inny odebrał tego Oscara i dopiero kiedy sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych zmieniła się, dowiedzieliśmy się, kto był prawdziwym scenarzystą e, rzymskich e, wakacji i tutaj twórcy właśnie tej rekonstrukcji zrobili coś niesamowitego, czyli fizycznie zmienili napis w czołówce filmu, zmienili po prostu nazwisko scenarzysty na te prawdziwe nazwisko, i ten proces jest tutaj też pokazany. Także zachęcam, jest to, jest to bardzo ciekawa rzecz i zdarza się, zdarza się rzadko. Zachęcam też, żeby sobie zobaczyć materiał z rekonstrukcji filmu Sól Ziemi Czarnej Kazimierza Kuca. Jest to oczywiście film nakręcony na Górnym Śląsku i dzięki staraniom wielu różnych instytucji, w tym instytucji filmowej Silesia, film. Z Katowic udało się przywrócić film zól ziemi czarnej do tak jakby idealnej, albo teoretycznie najbliższej ideałowi wersji. Materiał też jest bardzo ciekawy. Tutaj porównujemy jednocześnie starą wersję, nową wersję i widzimy, jak znikają zanieczyszczenia staśmy filmowe, a także jak obraz jest. Stabilizowany. I na samym końcu opowiem teraz właśnie o tej filmotece, która się mieści w Katowicach i która zbiera kilka tysięcy, nawet mogę powiedzieć, ponad 10 tysięcy godzin różnych materiałów filmowych na różnych nośnikach. Oczywiście znaczna tego część to są taśmy filmowe, ten najpopularniejszy format 35 mm. Tutaj stoją. Ustawione w półkach, już w takich wygodniejszych, nowoczesnych plastikowych pojemnikach, znacznie lżejszych, co wierzcie mi Państwo, jest dużą ulgą dla osób, które muszą pracować z takimi taśmami. Priorytetem filmoteki śląskiej jest gromadzenie tych zbiorów. Oczywiście przede wszystkim filmów powstałych na Górnym Śląsku i związanych z Górnym Śląskiem. Stosy filmów piętrzą się. Są na bieżąco oczyszczane, rekonstruowane, trzymane w takich warunkach, żeby jak najmniej traciły na swojej jakości. Nie będę się wdawał w szczegóły techniczne, ale jest tam sprzęt tak jakby z kilku generacji, tak jakby z tej generacji DVD, czyli taki prosty skaner, który tylko zapisuje w formacie cyfrowym to, co widzi na taśmie filmowej, ale także taki sprzęt super nowoczesny, który skanuje i oczyszcza te filmy w formacie 2K, czyli tym czyli tym współczesnym standardzie i oczywiście filmoteka ta wygląda dokładnie tak samo jak każde inne archiwum filmowe na świecie, czyli podziemny korytarz ze stosem piętrzących się pudeł z taśmami filmowymi. Tam jest ponad 5000 rolek, jakieś tysiące tytułów zgromadzonych pod ziemią, wiele z nich pochodzi tak jakby z dystrybucji kinowej z lat 60., 70., 80. i 90., kiedy nie wszystkie rolki były utylizowane. Tylko część po prostu była była składowanych, była przechowywanych, magazynowanych. Na szczęście udało się ocalić od zniszczenia bardzo, bardzo dużo tych taśm i obecnie daje im się taką możliwość, żeby mogły sięgnąć po te materiały kolejne pokolenia w kinie Kosmos na bieżąco, przynajmniej raz w miesiącu, zwykle 3-4 razy w miesiącu prezentujemy film właśnie z tych zbiorów. Jest to w głównej mierze kino polskie, ale nie tylko, są też. Arcydzieła kinematografii europejskich, radzieckich, amerykańskiej, Jest kilka kin w Polsce, które pokazują filmy Stasim Filmowych. Najczęściej robi to warszawski kino Iluzjon, które działa pod Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Tam takie pokazy odbywają się codziennie i prawie każdy z filmów pochodzi właśnie z archiwum Filmoteki Narodowej. Opowiem jeszcze o dwóch ciekawych projektach, które się odbywają w Filmotece Śląskiej. Jeden z nich nazywa się Home Movie Day. Co roku już prawie od dekady odbywa się takie wydarzenie, które szerzy wiedzę o działalności Filmoteki Śląskiej, szerzy też wiedzę tak jakby o funkcjonowaniu w ogóle archiwów filmowych na świecie, a także o tym Dlaczego zbieramy, dlaczego konserwujemy yy, i archiwizujemy yy, kopie filmowe? Państwo już to wiedzą. Kolejne osoby dowiadują się tego między nimi z Home Movie day". Yy, Program yy, tego corocznego yy, wydarzenia yy, przede wszystkim skupia się też na tym, żeby yy, osoby, które posiadają we własnych archiwach yy, domowych tak zwane home movie, czyli nagrania najczęściej z dzieciństwa, najczęściej z lat 70., 80. na taśmach filmowych, czyli zrobionych na kamerach analogowych, najczęściej na filmy 8 albo 16 mm, mogły przynieść te swoje nagrania do filmoteki śląskiej i albo przekazać je im w zamian odbierając wersję cyfrową na DVD tych nagrań, a one wy Filmotece, Filmotece Śląskie są przechowywane, archiwizowane, tak jak powiedziałem, z uwzględnieniem właściwej temperatury, wilgotności powietrza itd. itd. Są przechowywane, nie niszczą już, a także są skanowane, oczyszczane i są tak, jakby pielęgnowane jako powiedzmy sobie, dziedzictwo życia codziennego na Śląsku. Z kolejnych dekad. Najstarsze nagrania pochodzą nawet z lat 40., więc jest to już no, 80 lat historii. I też bardzo Państwu polecam nagrania, właśnie takie promocyjne i pokazujące funkcjonowanie tego home video. W roku 2015 i 2016 powstały takie świetne filmy. Które pokazują właśnie przebieg tego wydarzenia. Odbywają się tam też warsztaty, prezentacje dla no nieznajomych filmów z własnego archiwum, a także możliwości, tak jakby skanowania i powiedzmy sobie, upiększania tych filmów. I kolejna inicjatywa, która się tak jakby odbywa. Filmotece Śląskiej, to jest taki bardzo duży projekt, który powstaje z pomocą unijnej dotacji, nazywa się Śląskie Digitarium, są w niego zaangażowane cztery instytucje, Biblioteka Śląska, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Gorfantego, czyli dawny Regionalny Instytut Kultury, Opera Śląska oraz Filmoteka Śląska jako instytucja filmowa Silesia Film. Jest to bardzo, bardzo duży projekt, którego celem jest cyfryzacja i archiwizacja Ogromnych zbiorów, które posiadają te instytucje. Jego celem jest stworzenie bazy 150 ponad 150 terabajtów, czyli 150 tysięcy gigabajtów danych internetowej publiczności, 93 tysięcy obiektów, gdzie są dokumenty piśmiennicze, filmowe, eksponaty, rekwizyty, kostiumy oporowe itd. itd. Projekt no, jest bardzo, bardzo czasochłonny skanowanie tak jakby tych materiałów, przygotowywanie ich do prezentacji publiczności zajmuje już dwa lata i jeszcze zajmie kolejny rok. Ale bardzo, bardzo zachęcam Państwa, żeby szukali informacji właśnie o Śląskiej bibliotece Cyfrowej, która będzie udostępniała te nagrania i będziemy mogli również zobaczyć filmy w takiej, no powiedzmy sobie, oszałamiającej, najwyższej dostępnej jakości. Z mojej strony. To wszystko. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu funkcjonowanie taśm filmowych, archiwów filmowych i przede wszystkim filmoteki śląskiej, która zajmuje się tutaj archiwizacją filmów taśm filmowych właśnie na Górnym Śląsku. I na samym końcu jest taki rarytas, pięciominutowy materiał pokazujący Katowice w roku 1940. Mam nadzieję, że rozpoznają Państwo na tym materiale yy, fragmenty Katowic, które znamy dzisiaj. Niestety film powstał yy, późną, późną, właśnie yy, zimą, czy może późną jesienią. Wszystko jest szare, smutne i w takich barwach, nie najpiękniejszych, no ale niestety jest to środek II yy, wojny światowej, więc. Yy, więc właśnie może powinniśmy w takich barwach oglądać te wydarzenia. Tutaj na tym kadrze widzimy na przykład mundur Wehrmachtu na pierwszym, na pierwszym planie. Jeśli Państwo interesują się historią, dostrzegą bardzo dużo ciekawych rzeczy w tych Katowicach. Widzimy między innymi, jak ścierają się dwa myślenia o architekturze. Tutaj jest właśnie teatr śląski, który prezentuje te stare myślenie, później będzie moderna e, późnych lat 30. i lat 40. która prezentuje te nowoczesne, e, nowoczesne e, myślenie i między innymi drapacz e, chmur, który stoi do dziś w katowicach, a pod którym przejeżdża e, bryczka konna. W błocie, tak naprawdę. Więc zachęcam, żeby poświęcili Państwo te 5 minut i zobaczyli ten piękny, piękny film, który pochodzi z archiwum Filmoteki Śląskiej, Katowice, rok 1940. Film jest przed rekonstrukcją jeszcze cyfrową, także lepszą wersję tego filmu będziemy oglądali, myślę, w przyszłym roku. To jest taka wersja tylko zeskanowana i podglądowa, że tak powiem, ale i tak jest to. Zdecydowanie raritas i dla tych z Państwa, którzy chociaż trochę znają Katowice, na pewno, na pewno coś yy, niesamowitego. Dziękuję, yy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa to, tą tematyką. Dziękuję za uczestnictwie w, w wydarzeniu yy Śląski Senior 2020.